Jezus odsłania siebie jako Mesjasza, Syna Bożego, w całej prawdzie. Nie po to, byśmy sobie z tych prawd wybierali jak w sklepie z płytami muzycznymi, tylko te, które lubimy słuchać. Jezus mówi o nieuchronności śmierci i zmartwychwstaniu. Piotrowi to nie odpowiadało. Mówi, dobrze, dobrze. Mówi tak, Jezu, no że jesteś Mesjaszem, to się na to zgadzam, ale że jakiś krzyż, że to nie, 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 to nie. Żadna śmierć, żaden krzyż, wszystko jest w porządku, będzie tak dobrze. Kto chce słuchać o konieczności śmierci? Owszem, Chrystus od Alleluja, jak najbardziej, ale Chrystus od krzyża? Nie. Próbuje więc ten Piotr zmieścić tego Jezusa, który jawi mu się pod Cezarą Filopową, do swoich ciasnych, może nawet konformistycznych wyobrażeń. Dlatego Jezus mu ostro mówi jak? Zejdź mi, aniele, z oczu. Do Piotra tak powiedział, rozumiecie? Dlaczego? Bo Piotr zmienił coś w objawieniu Jezusa. Czy ktoś ma prawo z ludzi zmienić coś w objawieniu Chrystusa? Ja nie mogę teraz powiedzieć, mnie się wydaje, że Bóg jest taki. Zbluźnił. Bóg by mnie tam spotkał na końcu mojego życia i powiedział, zejdź mi z oczu, szatanie, Augustynie, bo kłamałeś o mnie. Rozumiecie? Musimy dobrze poznać, co Bóg w sobie objawia, a nie gdybać, co my sobie o nim wyobrażamy. Bo się rozminiemy z nim. I nikt na świecie nie ma prawa zmieniać jego objawienia. Od papieża aż po przedszkolaka. Nikt. Małe przeinaczenie prawd wiary i człowiek znajduje się po stronie szatana. Nawet jeśli jest pierwszym z apostołów. Tak jest napisane w Biblii? Tak. Ksiądz Nicola Bux, włoski teolog, doradca kongregacji nauki wiary, twierdzi, że w kościele naszym krążą bardzo niebezpieczne wirusy przekonań. Tego typu, o którym powiedziałem. Niektórzy głoszą, że wszyscy ludzie są dziećmi bożymi. Wszyscy ludzie są dziećmi bożymi? Nie. Stworzeni są wszyscy przez Boga, ale dziećmi bożymi nie wszyscy są. Wszyscy uważają, że Matka Jezusa jest ich matką? Nawet nieochrzczeni? Nie. Ale gdyby ktoś twierdził, katolik, protestant, ktokolwiek mówi, że wszyscy są dziećmi bożymi, nawet nieochrzczeni, to w takim razie po co jest chrzest? To byłby niepotrzebny. Rozumiecie? Wtedy sakrament gładzący grzech pierworodny stałby się niezbędny. Ktokolwiek by głosił taką naukę. Zacieranie prawdy o grzechu i łasce sprawia, że Kościół staje się rozwodniony aż do likwidacji. Więc zaczyna nam się tu gdzieś wsączać w nasz Kościół w takie legitymizowanie skłonności popełnienia czynów moralnie złych, takich jak na przykład rozwód, aborcja, ponowne małżeństwo, pozostawienie w tych sytuacjach, które one rodzą, takich jak kohabitacja, konkubina. No, ale przecież tak większość robi. Zadam wam pytanie. Jeśli w jakimś mieszkańcu, w jakimś mieście, miasteczku mieszka 100 mieszkańców, 99 jest złodziejami, czy to znaczy, że setny ma kraść? Nie. Więc jeśli w jakimś miasteczku jest 99 konkubentów, czy znaczy, że setny ma również zostawić swoją żonę albo męża? Nie. Więc nawet jeśli większość świata już rozpłynniła się, rozwodniła, czy to znaczy, że mamy zmienić prawdę objawioną, że cudzołóstwo jest grzechem? No nie. I teraz nie mogę wam powiedzieć, wiecie co, cudzołóstwo dzisiaj nie jest grzechem. Bo mi się tak wydaje. Bo ja wydedukowałem, że większość ludzi jednak zdradza swoje żony, nie? Albo mężów. No i co z tego, że większość? Prawda nie przestaje być. Dalej. Wsącza się nam też takie rozumienie miłosierdzia, które pozwala gwałcicielom żyć bezkarnie,
A pomija się tragedię zgwałconych na przykład, nie? Tymczasem Słowo Boże nazywa i cudzołóstwo, i nierząd, i gwałt grzechami i występkami. To nigdy nie minie. Jakaś niekatolicka myśl wdarła się do Kościoła katolickiego. Myśl, która postrzega mszę tylko jako jakiś bankiet, a komunię jako koktajl, a nie przede wszystkim jako ofiarę Chrystusa i wieczerzę pańską. Niektórzy zaproponują niebawem inną liturgię, w łączności może ze wszystkimi protestantami. Uwaga! Tymczasem u protestantów nie ma sakramentu Eucharystii. Nie ma mszy. Nie ma żadnej łączności z ciałem Chrystusa, który mówił tak, rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Uwaga! Jeżeli nie będziecie spożywali, nie powiedział tego w cudzysłowie, ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krew Jego, krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Zapewniam was, że nie był wtedy po trzech kielichach wina, kiedy to powiedział. Wiedział, co mówi, jest Bogiem, nigdy się nie myli. Ale dla większości niekatolików to nie ma istotnego znaczenia. To tylko metafora Jezusa. Tymczasem Jezus mówi tu wyraźnie o konieczności spożywania, a więc współuczestnictwa w Jego ciele, w Jego naturze. Przez Jego ludzką naturę mamy kontakt z Jego boską naturą, bo jak inaczej? Podobnie dla wielu niekatolików małżeństwo jest jedynie kontraktem, ludzkim aktem. Tam są rozwody, u nas nie ma. Dziwię się katoliczkom czy katolikom, którzy żenią się z ludźmi spoza Kościoła katolickiego. Jaką przyszłość liczą? Że co? No mogą sobie już być pewni, że na pewno dojdzie do rozwodu, jeśli nie do czegoś gorszego. To więc po co w ogóle to robić? I te przekonania starają się nam narzucić, wmówić, wkradając się do Kościoła katolickiego. Jakoś ich dziwnie ściąga ostatnio do kościołów katolickich. Tęsknią? Czy nas infekują? Pod pozorami różnych rekolekcji, uwielbień, nauczań, wreszcie mieszanych małżeństw, coś nas chcą rozwodnić? Doszło do tego, że coraz częściej rozbrzmiewa zaraza przekonania, że mówić o grzechu i łasce to już jest nieaktualne, niepotrzebne. Uczy się jakiejś moralności subiektywnej. Rób to, co chce ta. Jak uważasz, że to grzech, to się spowiada. Jak nie uważasz, to się nie spowiada. Można tak? Jeśli w jakimś miasteczku jest 99 złodziei, a ostatni nie kradnie, to ma kraść? Jak uważasz, tak jest? Nie. Jak Bóg uważa, tak jest. Tak samo o miłosierdziu. Nie można mówić o miłosierdziu, pomijając nawrócenie i pokutę. To się nie uda. Spychając spowiedź do rytuału zbędnego. Nie? Już na Zachodzie się nikt tam prawie nie spowiada. Dojdzie to do nas? To mi się podoba. Albo chrześcijaństwo zaczyna się głosić nawet jako filantropię, charytatywność, troskę ubogich. To nie jest najważniejsze. Ubogich zawsze macie u siebie, mówi Jezus. Otwarcie się na najeźdźców i tylko patrzeć, jak cała plaża nad Bałtykiem będzie nazywać się niedługo Rimini albo Fiuggia. Wiecie, o czym mówię. Ludzie mają różne wyobrażenie Jezusów Chrystusów, z których każdy co innego twierdzi. Jest Jezus katolików wiernych tradycji, ale jest też Jezus katolików liberalnych, jest też Jezus protestantów, nawet jest Jezus muzułmanów, nawet jest Jezus ateistów. Tylko który Jezus sprawdził? A weźmy, porównajmy takiego Jezusa protestantów i Jezusa katolików, bo wyraźnie obydwaj sobie zaprzeczają i nie wiem, który jest prawdziwy. Jeden dopuszcza rozwody. Też jest Jezus Chrystus. Drugi mówi, nie, nie ma rozwodów. Jednemu nie przeszkadza antykoncepcja. Drugi mówi, nie ma antykoncepcji. Jeden mówi, moja matka to zwykła kobicina, uciekaj kobito do Garów. Drugi mówi, nie, moja matka to jest królowa. Pierwsza z całego dziedzictwa królowych i królów. Powiedzcie mi, który jest prawdziwy? Teraz zobaczcie, to nie jest ten sam Jezus. O to mi chodzi. To nie jest ten sam Jezus. Jeśli wierzę w jakiegoś innego Jezusa niż tego, którego nam Pismo objawia, to nie jest ten sam Jezus. Czyli co? Można wierzyć w Jezusa wyobrażonego.
Można Jezusowi wcisnąć coś, co mnie ułatwia pozornie życie, nie? Bo grzech wydaje się, że ułatwia życie, prawda? I jeśli ktoś mi mówi, chodź, bo my wierzymy w tego samego Jezusa Chrystusa, pomodlimy się tak samo, to ja może bym powiedział jak święty Agaton, papież, o monoteletach i monofizytach. Kto się modli z heretykami, jest heretykiem. To jest zdrada. Możliwe, że to jest ostatnie kazanie w moim życiu i zostanę tutaj zakazany do tego, żebym nauczał. Mogę stracić głowę. Benedykt XVI mówił nawet o sobie jako papieżu w ten sposób, posłuchajcie, to tak w kontekście tej Ewangelii jutrzejszej. Posługa papieża jest gwarancją posłuszeństwa Chrystusowi Jego Słowu. Zgadzamy się. Papież nie ma głosić własnych idei, tak, ale winien nieustannie zespalać samego siebie i Kościół więzią posłuszeństwa Słowu Bożemu. Wobec wszelkich prób przystosowania czy rozwodnienia i wszelkich przejawów oportunizmu. Tak mówił w Bazylice Świętego Jana na Lateranie z okazji objęcia katedry biskupa Rzymu. I jeszcze dodał tak. Jezus powiedział wszystkim swoim uczniom, bo On sam jest żywym Słowem Boga, a Bóg nie może dać czegoś więcej niż samego siebie. W Jezusie Bóg dał nam całego siebie. To znaczy, dał nam wszystko. Ponad tym, czy obok tego, nie może istnieć żadne inne objawienie. Nie ma innego jakiegoś Jezusa, który ma jakieś inne zdanie, które mogłoby przekazać coś więcej albo w jakiś sposób uzupełnić objawienie Chrystusa. W Nim, w Synu, wszystko zostało nam powiedziane i wszystko zostało darowane. Jednak nasza zdolność rozumienia jest ograniczona. Apostołowie nie byli w ciągu 3 lat zrozumieć całej tej głębi dziedzictwa prawdy objawionego. Potrzeba było wieków, żeby wszystko rozpakować. Tego jest tak dużo, że do dzisiaj wszystkiego nie rozumiemy. Potrzeba było przynajmniej 3 wieków, 300 lat, by słowa Chrystusa mogli katolicy trochę chociaż pojąć. Dopiero w 325 roku pasterze, biskupi zdefiniowali treść pojęcia Syn Boga. No bo co to znaczy Syn Boga? Choć i wtedy znaleźli się tacy, którzy wyobrażali sobie tego Syna Boga, czyli Logos, Słowo, jako zwykłe stworzenie człowieka najdoskonalsze i tyle, najdoskonalsze stworzenie. Skoro Jezus sam siebie rozumiał jako Boga, to albo był szaleńcem, albo rzeczywiście był Bogiem. Ale znalazł się taki heretyk, Ariusz, zresztą kapłan. Spośród moich współbraci w kapłaństwie wcale nierzadko zdarzają się tacy. I cóż, i on nauczał, że Jezus to tylko najdoskonalsze ze stworzeń, taki po prostu charytatywny, miłosierny człowiek, może jakieś wcielenie Buddy, no nie wiem. No i stanął na soborze w 325 roku w Nicei i zaczął głosić swoje brednie z powagą autorytetu. Ariusz, heretycki kapłan z Aleksandrii, i zaczął perorować tak. A był taki czas, kiedy Logos, czyli Chrystus, nie istniał. A więc nie jest równy Bogu, Ojcu, a zatem Logos nie jest przedwieczny, nie jest Bogiem, jest tylko pierwszym ze stworzeń. Jedna fałszywa nuta w symfonii może sprawić, że fałsz zepsuje całość kompozycji. Jedno kłamstwo w dogmatach wiary sprawia, że nie jest to już nauka Jezusa, prawda? Brzuchowicz nie jest Brzuchowiczem. Tradycja zachowała opowieść o tym, jak na tym pierwszym soborze powszechnym w Nicei 325 roku, kiedy Ariusz stał pomiędzy biskupami i takie brednie opowiadał, jeden z biskupów, którego świetnie znacie, a wasze dzieci najlepiej, święty Mikołaj, z Miry, patron mojego kościoła, w którym w tej chwili mieszkam. Święty Mikołaj z Miry. Tak, ten dobrotliwy Mikołaj z workiem na plecach. Wstał i słysząc te brednie heretyckie, podszedł do Ariusza i walnął go tak pięścią, że Ariusz się przewrócił i nakrył nogami. Ten Mikołaj, uosobienie dobroci, walnął w twarz za bluźnierstwa heretyckie.
Wszystkie herezje obrażają Jezusa i moją matkę i mojego Jezusa. Trudno mi komuś podawać rękę, kto pluje w twarz mojemu Bogu. Trudno mi się modlić z kimś takim. Może są tacy, którzy mówią, to nie jest dla mnie problem, mogę się modlić nawet z muzułmaninem, mogę się modlić ze wszystkim się. Proszę bardzo, módl się nawet z diabłem. Ale ja nie. Nawet gdyby to było ostatnie kazanie w moim życiu i zamknęli mnie jak świętego Jana Chrzciciela. Był to moment przełomowy w soborze, ponieważ biskupi zdali sobie sprawę z tego, że nie wolno kupczyć prawdą, aby przypodobać się komukolwiek, nawet cesarzowi. Mikołaj za to został pozbawiony oznaki godności biskupiej, homoforionu, wtrącony został do więzienia za ten cios. Spodziewał się, że zetną mu głowę jak Janowi Chrzcicielowi. Za słowa, które wypowiedział nad Jordanem, prawda? Jednak niedługo potem wielu z tych biskupów, jak mówi tradycja, miało sen i bardzo podobny sen albo taki sam, w którym Chrystus podawał świętemu Mikołajowi Ewangelię, a Bogu Rodzica zakładała na niego homoforion biskupi. Kiedy wymienili się tymi wrażeniami, tymi snami, po takim znaku świętego uwolniono i przywrócono do uprzedniej godności, no i umarł sobie spokojnie święty Mikołaj, do dzisiaj roznosi prezenty. Tak. Jeszcze jeden problem. Czasem ktoś mi mówi tak, ale w Biblii jest tyle niezrozumiałych tekstów, w ogóle jakieś dziwne, te teksty są straszne, bratobójcze, tu się rżną, tam biją, tu głowy sobie urywają. Co to za święta księga? To jest księga o nas! O nas! To jest prawda o nas. Dlatego tak nam trudno ją czytać. Bo komu jest łatwo jakiemuś brzydalowi spojrzeć w lustro? Dopiero w niebie będziemy piękni. W czasie wojen bratobójczych w Izraelu doszło do bitwy nad Jordanem. Tam, gdzie Jan Chrzciciel chrzcił. Gileadczycy szukali uciekinierów z wojska Efraima. Między sobą się bili. Tak jak dzisiaj w kościele, między sobą się biją, nie? I tam wtedy tak było. I chcąc ich wyłapać, Gileadczycy stanęli nad brodem rzeki i pytali się każdego, kto przekraczał brud rzeki, i mówili tak, powiedz słowo kłos, to znaczy szibolet. Bo każdy Efraimczyk nie był w stanie wypowiedzieć szibolet, tylko mówił sibolet. Zobaczcie, jaka różnica między szibolet a sibolet. Duża? Ale prawie niezauważalna, prawda? To takie mniej więcej, jakby Ślązakowi, Góralowi kazać powiedzieć kobyła. Inaczej to powiedzą, prawda? Jest różnica. I jeśli ktoś nie umiał wypowiedzieć słowa szibolet, tylko sibolet, umierał, był zabijany. Potem rozpoznawano wrogów. Jak to odnieść do dzisiejszej historii? Jeśli umiesz prawdą swoimi ustami wyznać, że Jezus Chrystus jest Bogiem i wiesz, co to znaczy, że jest Bogiem. Jeśli całą prawdę wyznasz, nikt, żadna śmierć nie dotknie. Ale jeśli masz kłamliwe o Nim pojęcie i kłamstwo o Nim głosisz, co Cię spotka? Za nic w świecie nie zostanę heretykiem. Czasem jecie zupę i w lipcu szczególnie, albo w sierpniu jest gorąco, przez okno otwarte wpada mucha i wpada wam do zupy. Wstrętna mucha, która przed chwilą siedziała, aż cuchnie, nie? A mieliście taką ochotę zjeść tą zupę. Jedna mucha. I trzeba całą zupę wylać w wiadome miejsce. Nie na tron, tylko na kibel, na sedet. Dlatego Kohelet w swojej księdze mówi coś, co mówi, ja tego nie rozumiem, o co tu chodzi? Jak to można tego nie zrozumieć? Nieżywa mucha zepsuje naczynie wonnego olejku. Bardziej niż mądrość, niż słowa, zaważy tylko trochę głupoty, a trochę kłamstwa. A szczególnie o Synu Bożym. Zgadza się? Musimy bardzo dbać o to, żeby wiedzieć, w kogo wierzymy. Jezus katolików ma konfesjonał, zgadza się? I ma Eucharystię? Jezus protestantów nie wymaga spowiedzi? Ani nie mówi, że wieczerza ostatnia była pierwszą mszą? Nie chce być obecny w chlebie i winie? Jezus katolików nie uznaje antykoncepcji?
ani rozwodów. Jezus protestantów nie zabrania ani antykoncepcji, ani rozwodów. Jezus w naszym Kościele mówi, Kościół jest jeden. Jezus protestantów ma ponad 50 tysięcy denominacji. Gdzie jest Jezus? Który Jezus jest prawdziwy? Bo na pewno Jezus protestantów i katolików nie jest tym samym Jezusem, skoro tak różni się w poglądach. Chyba że oszalał.